swoim, zresztą powitam wszystkich zawodników na 20 jubileuszowych zawodach Puchar Fanfarki. Bardzo się cieszymy, że frekwencja dopisała. Życzymy wszystkim powodzenia, połamania i szczęśliwego końca. Również witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że gdzieś gmina tak szybko niesie po kraju o modernizacji tarnobrzeskiej strzelnicy. Stąd taka frekwencja, której już nie mieliśmy od kilku lat. Życzę wszystkim miłej sportowej atmosfery. Połamania. Hej! Firma Fan Pionki organizuje od wielu, wielu lat wody w Wieluboju Myśliwskim pod patronatem oczywiście naszej firmy. Jest to już w tym roku 20 puchar Fan Pionki, taki mały jubileusz. Organizując te zawody, po pierwsze chcemy spotkać się z naszymi głównymi odbiorcami, czyli strzelcami, pokazać im też pewne rzeczy, pewne zmiany, jakie wprowadzamy każdego dnia w naszej fabryce, a także poznać ich opinie. Przede wszystkim stawiamy na rozwój strzelectwa u nas w kraju, na tym nam najbardziej zależy. Chcemy zapoznać naszych klientów z naszą bardzo szeroką ofertą i zachęcić ich do strzelania. Naszym głównym celem jako producenta amunicji jest produkcja amunicji dla strzelców. Każdy strzelec mógł znaleźć coś dla siebie w naszej szerokiej ofercie. Każda amunicja, która w ostatnich czasach pojawiła się w naszej ofercie, powstała na skutek wielu rozmów ze strzelcami, wielu testów. Były przygotowane partie próbne, które były testowane czy to w strzelectwie wielobojowym, czy parkurowym, czy dynamicznym. Naprawdę naszym głównym zadaniem i główną tak jakby misją jest, aby ta amunicja odpowiadała strzelcom w każdych warunkach i do każdej konkurencji. Znajdujemy się na obiekcie strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu. My tutaj wspólnie, ja, czyli Robert Bąk, łowczy okręgowy, Grzegorz Jelonek, członek zarządu okręgowego i Sebastian Tuźnik, również członek zarządu okręgowego, stanowimy zgrany zespół osób, którzy właściwie za 7 dni minie rok, odkąd przejęliśmy jak gdyby inicjatywę przewodzenia Tarnobrzeskiej Organizacji Łowieckiej. W tym oto tutaj miejscu jest obiekt naszej strzelnicy. To jest nasz priorytet, to jest przestrzeń publiczna wspólna dla myśliwych, dla ich rodzin, znajomych, przyjaciół, gdzie przede wszystkim rozwija się strzelectwo, ale nie tylko, bowiem mamy tutaj także małą architekturę, nazwijmy ją patriotyczną, gdzie jest kamień niepodległości poświęcony w ubiegłym roku z okazji rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości oraz 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Za nami jest kapliczka świętego Huberta, figura świętego Huberta. Jest to obiekt sakralny, który jak gdyby prowadza nasz Związek Łowiecki do pewnej tożsamości, także i religijnej, także i pozwala nam jak gdyby korzenić pewne wartości kultury chrześcijańskiej. Ja nazywam się Grzegorz Jelonek. Zajmuję się promocją naszego tarnobrzeskiego okręgu we wszystkich mediach, które są w naszym kraju. Przez ten okres, o którym wspomniał kolega łowczy, przebudowaliśmy naszą stronę internetową. Dostosowaliśmy ją do obowiązujących standardów. Na tej stronie ukazują się wszystkie bieżące wiadomości, które w naszym okręgu się dzieją. Wszystkie akcje, które organizujemy nie tylko na niwie łowieckiej, ale również na niwie społecznej. Włączamy się we wszystkie przedsięwzięcia tylko i wyłącznie po to, żeby to nasze łowiectwo promować, żeby stawiać to tym ludziom, którzy tak naprawdę nie wiedzą, że my oprócz tego, że prowadzimy tę gospodarkę łowiecką, mamy też czas i włączamy się we wszystkie inne akcje. Prowadzimy również profil naszego zarządu okręgowego na portalu społecznościowym Facebook, gdzie również te wszystkie wiadomości można na bieżąco śledzić. Rozbudowa strzelnicy przyniosła wiele korzyści, ponieważ dzięki temu jest praktycznie rzecz biorąc 7 dni w tygodniu otwarta, dostępna dla wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętności strzeleckie i podnosić je. Rozbudowa strzelnicy nastąpiła nie tylko dla myśliwych, którzy uprawiają sporty strzeleckie, strzelają, ale również została rozbudowana baza szkoleniowa, ponieważ jako członek komisji szkoleniowej, przewodniczący jej, mogę stwierdzić, że nastąpił w tym zakresie również
rozwój, ponieważ sale zostały wyposażone już w rzutniki, co umożliwia przeprowadzanie różnych prezentacji w czasie wykładów. Ogrom pracy, który żeśmy tutaj włożyli w ciągu roku, jest nie tylko naszą zasługą, ale także zasługą Komisji Strzeleckiej i innych osób, tudzież dobrej woli, którzy codziennie są, pomagają, wspierają. Ja tylko tak powiem poglądowo, że nasze nakłady proporcjonalne do włożonego jak gdyby pełnego wkładu jak gdyby w rozwój tego obiektu to jest jakieś 30%. Pozostałe środki zostały w formie darczyńców się tutaj pojawiły. Na dzień dzisiejszy tak bardzo szybką, prostą kalkulacją ja szacuję, że poprzez pracę ludzi społeczną, poprzez materiały, poprzez urządzenia, które zostają uruchomione, okazuje się, że około 350 tysięcy udało się z zewnątrz środków pozyskać po to, żeby ten obiekt dzisiaj służył myśliwym i między innymi takim imprezom, jaka dzisiaj jest, czyli Puchar Fam Pionki, krajowa impreza. Bardzo się cieszymy. Frekwencja dzisiejszych zawodów jest wyższa jak w zeszłym roku. W tym roku około 102 zawodników, a w zeszłym roku około 70 było. Także strzelectwo idzie bardziej w górę, pnie się do góry, większa ilość członków. PZD strzela. No. Jakie konkurencje są rozgrywane na tym pucharze? W sześcioboju myśliwskim, tak jak na zawodach centralnych, sześciobój myśliwski składa się z sześciu konkurencji, tak jak sam mówi. Konkurencje takie wchodzą jak krąg myśliwski, oś myśliwska, przeloty, rogacz, dzik i zając. Koleżanka z daleka przyjechała? Tak, z daleka, z Włodawy. A które to są zawody koleżanki? W tym sezonie drugie. A w ogóle? Od 3 lat tak intensywnie staram się coś powalczyć. I co pasjonuje kobietę w strzelaniu? Bo to raczej takie zajęcie dla panów. No nie, niekoniecznie dla panów, ale jest to taka fajna odskocznia od takiego codziennych trosk i zmartwień, tak mi się wydaje. A były jakieś wyniki takie, którymi można się pochwalić? Powiem szczerze, że marzę o liczbie 4 z przodu, ale to tak na razie w marzeniach pozostaje. Ale postęp jakiś jest w tych wynikach? Postęp był w tamtym roku, teraz zaczynamy od nowa. Jak podoba się ta strzelnica? Tutaj sentyment mam do tej strzelnicy, bardzo lubię przyjeżdżać. Parę razy udało mi się wdrapać na pudło, jak nie było zbyt dużej konkurencji Dian i dlatego... Rozumiem, że od tego pudła ten sentyment. Tak, tak, oczywiście. A jak sam obiekt? Byłam w tamtym roku i duże zmiany. Wyremontowany, pięknie wygląda teraz i do środka się przyjemnie wchodzi. Widać dużo, dużo wkładu pracy chłopaki tutaj musieli nadłożyć. Z kim rozmawiałem? Anna Jańczak. Dziękuję bardzo. Włodawa. Jak długo koleżanka strzela? 2 rok. I jakie wyniki? No to są dopiero moje 2 zawody, ale na pierwszych miałam 2 miejsce. W tej chwili jestem po 2 konkurencji, po rogaczu 91, także jestem zadowolona. A skąd ta pasja do strzelania? Mąż jest myśliwym, a później ja zostałam i lubię z koleżankami spotkać się i postrzelać, potrenować na strzelnicy. Mamy Zagłębie Mistrzów w Tarnobrzegu, więc jesteśmy trenowani pod dobrym okiem. Nie. A jak na dzisiejszych zawodach idzie strzelanie? Bardzo dobrze, dziękuję. Jest to prawda, ale wszystko w porządku. A jak atmosfera? Atmosfera jest super, koleżeńska. Wszyscy myślę, że są bardzo zadowoleni. Warunki rewelacyjne. Co się szczególnie podoba na tej strzelnicy?
Strzelnica przeszła dużą modernizację w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Co najbardziej mi się podoba? No chyba wszystko. Począwszy od stanowisk nowych, które zostały wygłuszone. Został dokonany remont pomieszczeń. Mamy też tam jako klub Jan Wadera przy Zarządzie Okręgowym w Tarnobrzegu swoją siedzibę tam. Także właściwie wszystko. Rozmawiałem z? Aneta Rybińska-Nowak. Z Zarządu Okręgowego? Z klubu Jan Wadera. Przy Zarządzie Okręgowym. W Tarnobrzegu. Dziękuję bardzo. Co przygotowujecie na dzisiaj mamy, polecamy, że tak powiem, wyroby z dziczyzny. Głównie z dzika, bo sezon w tej chwili na dzika jedynie. Mamy kabanos, salcesonik z golonek, z dziczych, pieczeń, paszki, żurawinko z dzika, boczek. Zawinięty, z haboczkiem można powiedzieć, kabanoski, kiełbaska, no, to co najlepsze. A z dań gorących? A z dań gorących dzisiaj no, polecamy żurek na żeberku wędzonym z dzika i kartoszkę ziemniaczkę zapiekane nogi. I rozumiem, że uczestnicy korzystają nieodpłatnie. Nie, to jest, no, tak, oczywiście to jest wszystko w ramach zawodów już zasponsorowane, że tak powiem, przez Zarząd Okręgowy. A proszę się pochwalić, kto przygotował te pyszności? My jesteśmy firmą tutaj lokalną, że tak powiem, z Tarnobrzega.